Zaczynamy program Gościnie z Radia Września. Jest środa, więc zaglądamy do naszych finansów. W studiu stali goście Jan Paweł Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Krystian Kolasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjaliści z kancelarii Phoenix, która opiekuje się naszymi finansami. Panowie, tydzień temu rozmawialiśmy o WIBORze i dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o WIBORze, bo to nie jest prosty temat. Pojawiła się opcja walki z bankami. Pytaliśmy się, jak długo może trwać ten cały proces. To jeszcze pytanie odnoszące się do tamtej audycji. Jakie są szanse na wygraną? No szanse na wygraną oczywiście, że są. To jest tak trochę jakbyśmy powiedzieli, że wyjdziemy na ulicę i uderzy nasz samochód, to zdecydowanie szanse są większe niż... bo to każdy mówi, że zagrożenie jest, możesz wyjść, może ci uderzyć samochód. Tutaj szanse są realnie duże, są i im więcej osób zdecyduje się na to, żeby ten nacisk zawsze... Każda sprawa medialna na przykład, jeżeli była jakaś problematyczna sprawa i była nagłaśniana, mówiło się dużo o tym, to trafia do takiej już później opinii sfery takiej powszechnej, nie? Słyszymy w radiu, to się gdzieś tam zaczyna, to też daje siłę i banki wtedy, czy w ogóle instytucje, no biorą sobie to jednak za wzgląd i liczą się, nie? Oni po prostu przeciągają nas zawsze do końca, nie? Dopóki nikt się nie odzywał, to wszystko było okej. Okay. Zaczynamy się odzywać, zaczynamy mówić głośniej, to trzeba na nas zwrócić uwagę. Tak jest. Ale żeby do tego wszystkiego doszło, to trzeba przeprowadzić finansowy remanent, sprawdzić dokładnie wszystko, jak to w naszych finansach wygląda. Przypomnijmy troszeczkę o tym, bo to też jest ważna rzecz, którą myślę, że niezależnie od tego, jakie kredyty mamy i ile mamy kredytów, w obecnej sytuacji gospodarczej warto zrobić. Tak, a dlaczego ten remanent jest tak istotny? Ponieważ to, że ja mam kredyt i przykładowo Krystian ma jakiś kredyt, to mój bank na przykład w kwestii wakacji kredytowych wymaga ode mnie zgody współwłaściciela takiego oświadczenia, a w banku Krystiana, w którym on ma jakiś kredyt, nie ma takiej potrzeby, więc jakby niby produkty, niby wszystko jest to samo, ale każdy ma gdzieś jakiś inny zapis i to trzeba zweryfikować właśnie, jakie te możliwości są. Pewnie takich kruczków w umowach oczywiście, i różnic pomiędzy różnymi bankami jest ogromna ilość. To jest uzależnione od regulacji banku. Każdy bank ma swoje regulacje i każdy ma bank swoje wzory umowy, nad którymi nadzoruje KNF, tak? Natomiast każdy stworzy dobrą dla siebie umowę, mogę tak to powiedzieć. I trzeba, dlatego trzeba zrobić ten remanent. A wy wyszukujecie punktów, które są dobre dla klienta. Dobre dla klienta, tak? Tak. Dobrze, warto zrobić remanent, to już wiemy, bo można mnóstwo zyskać. A propos, jakie korzyści nam to przyniesie? Finansowe? Tak od razu odpowiadając, od razu strzeliłem. Czyli w życiu nie chodzi o pieniądze, a jednak o pieniądze. Chyba kiedyś Philip Kotler powiedział, że nie da się zarządzać, czy Jack Welch, nie da się zarządzać, jeżeli nie mamy liczby. Tylko mając dane i liczby możemy czymś zarządzać. Czy to w przedsiębiorstwie, jakimkolwiek procesem. Jeżeli my nie wiemy, co mieliśmy, co mamy, jaka jest ta nasza sytuacja, albo nawet ile wydajemy, ile nam zostaje, na co marnotrawimy pieniądze, gdzie one nam wypływają, to ciągle mamy poczucie, że nie ma i nie wiemy skąd można by te pieniądze uzyskać. I właśnie ten remanent pokazuje czarno na białym. To jest no takie trochę, jak to się mówi, król chodzi nagi. Widzimy, ile zapłaciliśmy, ile możemy odzyskać, szczególnie jeżeli ktoś korzystał z takiego finansowania szybkiego, czy to pożyczek konsumenckich do kwoty 285 tysięcy, czy z różnych innych instrumentów finansowych, to ten remanent daje jasną diagnozę. Tutaj jest do odzyskania tyle, tutaj jest tyle, to nadpłaciłeś, tutaj możesz zyskać tyle, finalnie korzyść dla ciebie jest. Tak, nie? Tak, i spotkaliśmy na swojej drodze biznesowej i prywatnej jednego z klientów w ostatnim czasie i ten człowiek nie miał pieniędzy na chleb. I tak było. Pomagaliśmy mu finansowo. Okazało się, że w umowie kredytowej, którą po remanencie oczywiście bardzo dokładnym, okazało się, że ma 37 tysięcy do odzyskania z banku. Idąc do banku po dokument stwierdzający ten fakt, bank mówi, tak, już mogę teraz to wypłacić. I teraz uwaga, tak od razu? Tak od razu, chciał wypłacić. To, co ostatnio mówiliśmy, że im więcej tych sytuacji, tym banki zaczynają czuć. I dla nas to już jest też impuls, bo okazało się, kiedy właśnie nasz klient poszedł do banku, aby uzyskać takie zaświadczenia, nie? Że miał taką mowę, miał taką mowę, miał taką mowę, miał taką mowę, to pani w banku sama już zaczęła delikatnie sugerować, że tutaj można coś zrobić, że bank
prawda? To jest tak trochę jak z ubezpieczeniem, nie? A jakie tam jest? Tam zalało, dobra, to przelejemy od razu tyle. I przeleją 2000, okazałoby się, gdybyśmy wezwali rzeczoznawcę, możemy dostać 5000, a nie 2. Tak. I to już była dla nas też informacja, że banki czują oddech na plecach, że coś zaczyna się dziać. Dopóki naprawdę nic nie wiemy i nie orientujemy się w tym jako klienci, to jest cisza i spokój. Gdy zaczynamy podnosić głos, to no, może niesłuszne do końca porównanie, jakaś część jest nam rzucana. Może nam to zamknie buzię. Z reguły tak się dzieje. Z reguły zamyka tą buzię. Natomiast po co my jesteśmy? Po to, żeby uzyskać jak największą tą korzyść finansową. Żebyśmy nie zamykali. I po to właśnie jest ten remanent, żeby jak bank stwierdził, że jest te 37 tysięcy, ale jeszcze odsetki od nieoddanego kapitału w czasie, a to były 3 lata wstecz i za 3 lata odsetki, a teraz mamy na ustawowe odsetki na poziomie 10,5%, no to mamy 3700 rocznie. Czyli mamy razy 3, czyli mamy 47 tysięcy na około licząc. Czyli po tyle pójdziemy do banku, nie po 37. Więc ta różnica, to jest ta nasza... Więc nawet gdybyśmy coś sobie sami gdzieś znaleźli, to dalej w tych wszystkich umowach jest tyle prawnych kruczków, że bez pomocy eksperta, który siedzi w tym, naprawdę mocno i orientuje się, to możemy odzyskać, ale częściowo. Wy jesteście w stanie odzyskać... Spojrzeć całościowo, nie? Na całą sytuację z różnych perspektyw. My całość jeszcze trochę więcej, tak mogę powiedzieć. Całość jeszcze trochę więcej. To brzmi naprawdę bardzo fajnie. jeśli uważają państwo, że chcecie pozwolić sobie na odzyskanie całości, jeszcze trochę więcej, żeby zostało, to chyba Kancelaria Feniks wydaje się dobrym. kancelariafeniks.com/remanent, tam można wypełnić formularz, zostawić swoje dane, oczywiście wszystko jest chronione, te wszystkie dane zostają tylko między nami a klientem, nikt nigdzie nie przetwarza tych danych, to są bardzo wrażliwe dane, historie i to są często historie bardzo trudne. Tutaj trzeba też podkreślić, że to są działania, które realnie mają wpływ na to, że wielu ludziom ratuje to wręcz skórę i życie, nie tylko ich jako klientów, ale ich rodzin. Zupełnie może odmienić bieg ich życia, a nie być potraktowanym zupełnie jak jakaś dosłownie bakteria czy wrzut, że można z nami zrobić co się chce. Niestety wielu ludzi jest kompletnie nieświadomych zasad działania rynków finansowych, działania instytucji, ciągle są z pozycji lęku, z pozycji kolan. My dzisiaj jasno i konkretnie nawołujemy do tego, żeby powiedzieć temu stop. Bezpłatnie ten remanent można u nas zrobić, każdy powinien to zrobić. No bo żyjemy w takich, a nie innych czasach, że no bez pieniędzy się po prostu nie da, a jeżeli można mieć coś więcej albo i jeszcze więcej, jak to było? Odzyskacie więcej i jeszcze trochę. I jeszcze trochę, no właśnie, to dlaczego nie skorzystać? Tak, jeszcze tutaj tylko dopowiem taką rzecz, że w tym roku jeden z banków dostał dość potężną karę za stosowanie punktów niezgodnych z przepisami. I to jest właśnie to, co robimy. My te punkty, to, że dostał karę, to jest jedno, ale teraz niech odda swoje pieniądze klientom. Nie swoje. I rozumiem, że gdyby nikt się nie zainteresował, nikt z waszej branży, to tej kary by nie było. Oczywiście, bo tak naprawdę nikt by tego nie wykrył, albo wykryłby za kilka ładnych lat, kiedy... Kto z konsumentów tego przysłowiowego Kowalskiego, żeby go tam nie maltretować, ale pozdrawiamy wszystkich Kowalskich, kto wie, że w strategii biznesowej instytucji finansowej jest wkalkulowane ryzyko, że oni idą w rynek z czymś, co jest wadliwe. Oni o tym wiedzą. I liczą się z ewentualną karą, ale wiedzą, że ewentualny zysk, jeśli ktoś tego nie wykryje, wielokrotnie tę karę... Oczywiście, bo wiedzą, że wielu ludzi śpi, nie jest kompletnie tego świadomy. Im się to i tak opłaca. Dlatego jeszcze raz powiem, im więcej dzisiaj tych pozwów, im więcej ludzi, którzy zacznie się tym interesować, im więcej ludzi, którzy będzie pytać, będą chodzić do banku, będą kwestionować. My musimy sobie uświadomić, że nas jest więcej i my jako obywatele mamy realny wpływ na to jako suweren, w jakim kraju, jak chcemy żyć i nie może być tak, żeby w wolnym państwie w Polsce banki robiły sobie po prostu co chciały. No nie może tak być. I tym, proszę państwa, zakończmy. Ja jeszcze tylko dodam, że pierwsze pytania należy kierować do Kancelarii Feniks. Strona internetowa, łatwa do znalezienia w internecie, tam zakładka Remanent. Najpierw zadadzą nam pytania eksperci, trzeba będzie wypełnić kilka rzeczy, a później to już rozmowa, z której mam nadzieję, że dla państwa będą same korzyści. Bardzo i więcej.
I jeszcze trochę. Jeszcze dodam, nie bać się tego zrobić. I nie proszę, bać się. I proszę się nie bać tego jak zrobić. Dentysty. Zresztą taki remanent na pewno nam się przyda. Jan Paweł Tomaszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krystian Kolasiński, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kancelaria Feniks, dziękuję i do usłyszenia.